idę do was z kazaniem z naszej książki 24 godziny męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wydaliśmy 5 takich tomów, opisując w każdą godzinę męki Pana Jezusa Chrystusa na podstawie różnych, moi drodzy, mistyków. Dziś usłyszycie słowa Pana Jezusa u Kataliny Rivas, u Marii Waltorty, a na zakończenie, jeśli dojdziemy, to będziemy w orędziach na czasy ostateczne, które właśnie deszły. Tak dzisiaj skończymy godzinę 7 męki Pana Jezusa, bo jesteśmy w naszym czasie między godziną 11 w nocy, a moi drodzy 12, a jest to 3 godzina męki Pana Jezusa. Katalina Rivas to Kolumbia, u niej Pan Jezus tak o to mówi, pozwólcie, czytam o tym zdarzeniu. Słowa Pana Jezusa. Nikt nie wierzy naprawdę w to, że w owej nocy w Getsemani pociłem się krwawym potem. To są orędzia współczesne. Ona jeszcze żyje, ta mistyczka. I niewielu wierzy, iż cierpiałem dużo bardziej niż podczas ukrzyżowania. Było to boleśniejsze, gdyż dowiedziałem się jasno, że grzechy wszystkich ludzi staną się moimi i że będę musiał odpowiedzieć za każdego z nas. Czy jeśli ktoś powie, że Jezus był największym grzesznikiem, nie kłamie. On wziął zbrodnie pana Andrzejka, pana Pawełka, moje dzieci. On to wszystko ujrzał. Każdego z nas, chłopy, wziął na swoje ramiona, że grzechy wszystkich ludzi staną się moimi. Dowiedziałem się wtedy właśnie w Getsemani, mówi Pan, jasno o tym i że będę musiał odpowiadać za każdego z was. Nie dziwcie się, że wam nakazuję na gorzkich żalach całujmy stopy Pana Jezusa. Mamy tak cudowną figurę, która będzie wisiała nad ołtarzem kiedyś na 12 metrze. Nie dziwcie się, że dziś wam podam na koniec po procesji do ucałowania relikwiarz drzewa krzyża. Pan wziął mnie i odpowiedział przed swoim Ojcem za mnie. Ja niewinny musiałem odpowiedzieć przed Ojcem tak, jak gdyby naprawdę winien był nieprawości, bracia moi. Ja czysty musiałem odpowiadać tak, jak gdybym był splamiony wszystkimi waszymi nieczystościami. Nas uczono, że gorzkie żale są w jakim kolorze? Czerwony. A nasi ojcowie w XVIII wieku w jakim kolorze kazali śpiewać gorzkie żale? W białym. On pokazuje, że Jezus jest niewinny, jest czysty. On dopiero musiał na nas wziąć, na siebie wziąć nasze nieczystości. Jaka to mądrość w tworzeniu ducha liturgii. Gorzkie żale w kolorze białym. Bóg najczystszy, niewinny, bierze na nas nasze nieczystości. Jakbym obraził Boga, który was stworzył po to, abyście byli narzędziami wielkości stworzenia, nie zaś po to, abyście wypaczali daną wam naturę, którą mieliście stopniowo wynosić do takiego poziomu czystości, jaką posiadam ja, wasz Stwórca. W Meksyku pokażę wam parę orędzi najnowszych, gdzie Pan Bóg chce nas wynieść na poziomy czystości natury. To, co tu mówi, żebyśmy stopniowo wznosili się ku czystości.
czystości. Dlatego stałem się jak złodziej, zabójca, cudzołożnik, kłamca, świętokradca, bluźnierca, buntownik przeciwko Ojcu, którego przecież miłuję odwiecznie. Dlatego prawodawca rzymski dał słuszną karę, największą. Wyrzutek społeczny. Na krzyżu zawisł, później wyrzutek społeczny. Bo dzieci Pan, przyjmując tą odpowiedzialność za nas, w ogrodzie to doświadczył i stał się złodziejem, zabójcą, cudzołożnikiem, kłamcą, świętokradcą, bluźniercą, buntownikiem. Wówczas sąd orzekł to słusznie, w cudzysłowie, wedle myślenia, choć nie wiedział, co robił. A dzisiaj z wszystkimi złodziejami, zabójcami, cudzołożnikami, kłamcami, bluźniercami, buntownikami, wszyscy idą w kierunku piedestału i wynoszą na tron i mówią, to wasi liderzy, to wasi dowódcy, to wasi politycy. Im więcej nieczystości w człowieku, robią z niego lidera. Zawsze zapominam, jak to się nazywa? Celebryta. Celebrytę. I mówią, patrzcie, to cudzołożnik, to zabójca, to złodziej, to kłamca, to świętokradca. Następujcie za nim, bo ma pieczęć naszego prawa. I moi drodzy, opinia publiczna mówi tak, jak żona u nas tu górala Ićka opowiadał we świat, co mówił, a ona zawsze mówiła, jak mówi, tak było. Raz powiedział, no miał, tata był tam w sterynie u niego, mówi, wiesz co, Jantek, zszedłem po torach z Makowa do Suchy, jechał pociąg do Zakopanego, jak my się zderzyli, to pociąg cofło. A ona mówi, jak mówi, tak było. I opinia publiczna, co nam powie? I wszyscy doradzają do rzecznicy, jak mówi, tak było. I oto dzisiaj żaden cudzołożnik, żaden złodziej, żaden kłamca, zabójca, świętokradztwa, świętokradca, bluźnierca i buntownik przeciwko Bogu, dziś dzieci nie widzi, nie wisi na krzyżu. Dostaje białego orła. Krzyż kawalerski z dodatkiem do renty. Budują mu pomniki. Nadają mu nazwę jego imieniem placów po Europie i wszędzie. I tu odpowiada Pan Jezus, stąd właśnie wziął się mój krwawy pot. Z konfliktu między moją miłością do Ojca, a Jego wolą. Żebyście zrozumieli, jak ja, Syn Boga, Bóg współistotny z Ojcem, przyjmie takie gówniane wyzwania. Złodziej, złoczyńca, najgrzesznik. To miłość mi nie pozwala Bogu, żeby tak się poniżyć do Ojca. Ale jeszcze istnieje co? Wola Ojca. Synu, przyjmiesz. I Pan Jezus przekroczył tę barierę miłości do Ojca, złamał ją, dzieci przyjął wolę Boga. I dlatego na Jego czole, skroniach pojawił się krwawy pot. Dzieci, ja to po raz pierwszy w życiu słyszę. Ja tego nigdy tak nie rozumiałem. Że walka między miłością do Ojca, czyli dbanie o wizerunek firmy, rozumiecie, to dzisiaj była kara lektorzy, nie?
a wolą Boga, bo wola Boga jest sprzeczna z tym wizerunkiem miłości do Boga, to sprawiło, że z tego faktu, z tego konfliktu miłości Pana Jezusa do Ojca, a Jego wolą, pojawił się na Jego czole krwawy pot. Pozostałem jednak posłuszny do końca, z miłości do wszystkich, okryty hańbą, by wykonać wolę Ojca i wybawić was od wiecznego potępienia. Dziś choćby się nam udało kilku ludzi uratować, uruchomić tę łaskę Bożą z krzyża przez nasze życie pokutne, życie modlitewne, życie postu i, moi drodzy, dać to wszystko Bogu. Dzieci, to jest fenomenalne. Ja tylko przeleciałem, nie wiem, wiele czasu pobieżnie, znalazłem tą książkę 24 godziny męki Pana naszego, tom pierwszy, bo kończymy go powoli. Ci coś nieprawdopodobnego. Wiemy, dlaczego na twarzy Pana pojawił się krwawy pot. Między dbaniem o wizerunek Boga w Trójcy Jednego, miłość do Ojca, a walka między wolą Ojca. Pan wybrał posłuszeństwo, abyśmy otrzymali, dzieci, życie wieczne. Zróbmy sobie ambitny plan, aby nikt z naszej rodziny, wszystkich pociotków, co pamiętamy, zmarłych czy żywych, nie dostał się do piekła. I są w czyśćcu, walczymy o nich. Jeśli błądzą, codziennie dajemy im zastrzyk ze strzykawki naszej wiary i wysyłamy do nich tę pompę krwi najdroższej Pana Jezusa i naszej po Komunii Świętej, aby się stali nam podobni. Maria Waltorta opisuje. Przypominam, jest autorką wielkiego poematu składającego się z 9 tomów wizji. Znowu modli się, stojąc z ramionami wyciągniętymi w formie krzyża. Potem na kolanach, jak przedtem, twarzą pochyloną nad małymi kwiatkami. Rozmyśla, milczy. Potem zaczyna jęczeć, szlochać głośno. Niemal leży na ziemi. Tak się schłania. Wzywa z coraz większym niepokojem. O, mówi Jezus, zbyt gorzki jest ten kielich. Nie mogę. Nie mogę. Jestem, jest ponad moje siły. Niemal wszystko mogłem, lecz nie to. To, co się za chwilę wydarzy, to będzie zaprzeczeniem Boga Ojca. Ja zaczynam rozumieć tę walkę. Kto z was by potrafił wystąpić przeciwko swojemu ojcu czy przeciwko swojej matce i być publicznym zaprzeczeniem tego, kto cię posłał i skąd wyszedłeś? Stąd Jezus mówi, wszystko mogłem, lecz nie to. Oddal go. Mówisz, że masz ojca, niech cię wybawi. Jesteś Bogiem, zejdź z krzyża, uwierzymy. W tej naturze będą później wszyscy kpili z Boga.
Ty, któryś zmartwychwstrzeszał, sam sobie nie poradzisz? Oni dobrze wiedzą, że z martwych tylko Bóg potrafi wskrzeszać. Tyś grzech odpuszczał. Ty się publicznie uważałeś za Boga. Jak Żydzi tego nienawidzili. Jak oni nienawidzili Jezusa za to, że się porównywał z Ojcem. Mówił prawdę. Sądu Kajfasza na czym polegał? Przewrotny Kajfasz? Zaklinam cię, czyli używa autorytetu władzy. Powiedz nam, czy ty jesteś synem Boga? Przecież Kajfasz zbluźnił. Kajfasz powinien być ukamienowany tego wieczoru. Tego nie mógł wypowiadać arcykapłan, gdzie ci wypowiedział, żeby pozwolić jeszcze raz powiedzieć prawdę Jezusa o sobie i o Bogu Ojcu. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Ojca. Najpobożniejszy Kajfasz rozrywa szaty. Zbluźnił. Sami słyszeliście. Co? Winien kwi. Co z nim? Na krzyż. Dzieci w ogrójcu, Pan Jezus przeżył mękę, występując przeciwko samemu sobie, swojemu bóstwu, swojej jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Teraz rozumie, dlaczego Jezus mówi: Ojcze, oddal go od Twojego Syna. To się nie godzi przedstawicielowi takiej instytucji, samemu Bogu, przyjąć takie poniżenie. Bo pamiętajcie, w Jezusie Chrystusie splugawił się również Bóg Ojciec. W Jezusie Chrystusie splugawił się również Duch Święty. Na krzyżu też wisiał Bóg Ojciec. Na krzyżu też zawisł Duch Święty. Ja to tylko zrozumiałem dzięki naszym orędziom. Przedtem dla mnie to było nie do pojęcia. Jak zrozumieć działanie całej Trójcy nierozłącznej, dzieci w jedności. Woła zrozpaczony Jezus: litości dla mnie. Cóż uczyniłem, aby na Niego zasłużyć, na krzyż? Gdyby nie nasze orędzia, tych słów Marii Waltorty nigdy byśmy nie zrozumieli. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć bez tak głębokiego prowadzenia Bożego. Teraz rozumiecie te wszystkie nasze pieśni. Za rękę weź mnie, Ojcze, i prowadź sam. Potem Jezus opanowuje się i mówi: jednakże, mój Ojcze, nie słuchaj mego głosu. Widzicie, jak łatwo mi jest to wszystko zrozumieć poprzez pryzmat Bożego prowadzenia mnie. Nieraz mówiłem: Boże, za co? Albo: dlaczego? Przecież powiedziałeś, że nikt tak bardzo nie kocha Kościoła katolickiego jak ja, a w innym miejscu mówisz: Twoje cierpienie musi być widoczne na całym świecie. Dzieci, jak ja rozumiem Pana Jezusa, jak ja Boga przepraszam,
Dziś wiem za co. Za moje grzechy, niedomagania, lenistwo, niedouczenia. Dzieci to... Człowiek pada i jest niczym. Dziś mówię do Pana Boga, Ojcze mój, nie słuchaj mojego głosu. Idę za Tobą. Choć tyle krzyży wobec nas, tyle cierpienia, tyle wyzwań. Jezus dalej kontynuuje, Ojcze mój, nie słuchaj mojego głosu. Jeśli prosi Cię o to, co jest sprzeczne z Twoją wolą. Jesteśmy perfekcyjnie przećwiczeni w działaniu. Pierwsza jest moja wola. Tak się cieszę, że wy już, dzieci, nie macie żadnych do mnie pytań, a może by tak. Dzieci, no jest, rozumiecie, jest rozkaz szefa. To trzeba tak zrobić. Pan Bóg sobie życzy na niewieczerniku czytaj przemód nowennę o poście. No to ja szybko. 3 podzielić przez 9 albo 9 przez 3. No trzeba minimum 3 rozważenia dzienne. Następne danie gdzie włożyć? Jest powiedziane, nic się nam nie stanie. Podejmuję tylko jedną decyzję, że litanie mówimy jeden raz, bo to... Bo my praktycznie, jak tak będziemy tak rozwijali, to jak zaczniemy wieczernik w sobotę o 10, to będziemy kończyli po południu bez spania, bez jedzenia dzisiaj, nie? Bo nawet to ku temu dzieci zmierza. Ale wypełnić wolę Bożą. Wiecie, jaka to jest radość? Pamiętacie to orędzie, jakie Pan do mnie powiedział półtora roku temu na Boga Ojca wam wyjaśniałem. Proszę Cię o 2, a Ty przynosisz 2 i trochę. I teraz ta ogromna pokora Pana Jezusa, bo Pan Jezus teraz schodzi z piedestału, jakby swojego myślenia tej walki, i mówi tak, nie pamiętaj, że jestem Twoim sługą, Twoim synem, ale Twoim sługą. Tu następuje już pogodzenie się z krzyżem, ale to następuje wtedy, kiedy my, dzieci, stajemy się sługami, nie partnerami, nie współtworzącymi, sługami wobec Boga. Co to znaczy? Zwykłe nic. Nic. Panie, ja mam żołnierza, mówię, rozkazuję i idzie. Mam i sługę, wołam i przychodzi. Ta postawa sługi, tego setnika sprawiła, że Pan wypowiedział słowa, takiej wiary nie spotkałem jeszcze w Izraelu. Nie pamiętaj, że jestem Twoim synem, lecz Twym sługom niech stanie się Twoja wola, a nie moja. Amen. To jest 46. kazanie wygłoszone z pierwszego tomu, pierwsze w roku 2023. Dziś data 24. Dzisiaj data 18 lutego. Zapowiedziałem hucznie, że dzisiaj skończę tę godzinę przy tym tempie, to jeszcze nam zejdą 2, moi drodzy, 2 kazania minimum. Moi kochani, zakończyłem kazanie. Dać pani Agusi, żebym tej książki nie zgubił.